17 stycznia 2011 roku bar mleczny zaczął swoją działalność i gospodarzem tego baru został Zakład Aktywności Zawodowej Wspólna Pasja. Ale powiedziałbym tak, rozpoczął działalność nietypowy bar mleczny, bo bar mleczny samorządowy. Trzeba powiedzieć, że pomysłodawcą uruchomienia baru mlecznego i prowadzenia go przez Zakład Aktywności Zawodowej był pan prezydent. Pan prezydent ze swoimi służbami podjął decyzję o tym, żeby nam ten obiekt przekazać. No wydaje mi się, że po tym ponad roku działalności chyba wykorzystaliśmy w sposób właściwy tę szansę i ten bar mleczny stał się taką wizytówką miasta. A powiedziałbym więcej, ten bar mleczny pokazał, jakie powinny być działania samorządu terytorialnego w stosunku do swoich mieszkańców. Bo to jest pewna nowa jakość, że można mieszkańcom ułatwiać życie choćby przez takie inicjatywy jak bar mleczny. A drugi ważny element to to, że proszę Państwa, dzięki temu powstały miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Dzisiaj w barze mlecznym pracuje 17 osób niepełnosprawnych i 6 osób pełnosprawnych kadry tego zakładu. W efekcie ankiety, którą przeprowadziliśmy po pół roku działalności, bardzo wiele osób pisało, że warto by było, żeby ten bar otrzymał nazwę. I w związku z tym przeprowadziliśmy konkurs. Konkurs zaczął się 27 lutego tego roku, skończył się 6 kwietnia. Został przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym etapie klienci zgłaszali propozycje nazwy tego baru. A w sumie zgłoszono tych nazw 105. Komisja konkursowa wybrała z tego 5 nazw do samego głosowania, którą wybrać. Czyli to były takie nazwy jak Bar Mleczny, jak Krówka, jak Żorłaczek, jak Zazibar i jak Bonjour. Potem odbył się etap głosowania, ale żeby powiedzieć o wynikach głosowania, to chciałbym, abyśmy najpierw odsłonili tą faktyczną nazwę, bo dzisiaj są one dwie. Tą, którą widać od początku, czyli Bar Mleczny, ale ta właściwa nazwa powinna ujrzeć światło dzienne, a potem będziemy rozmawiać o wszystkim. Chciałem poprosić o odsłonięcie tych nazw, ponieważ tych miejsc jest więcej, do tej głównej pana prezydenta, jeśli mogę prosić, panie prezydencie, pana wiceprezydenta Kałuży, pana Dariusza Domańskiego, no i oczywiście gospodarza, pana Joachima Gębalczyka. Bardzo proszę. Więc może... Proszę bardzo, panie prezydencie. Nie, panie prezydencie, pan tutaj. Ja tą, tak? Tak. To ja się usunę. I bardzo proszę... No, nie naraz. Proszę bardzo. No to chyba ściągamy, tak? Dawaj sygnał. 3, 4.